Muszę już na koniec tak zaczepić o temat Free Fightów też. Jak postępy, jak, czy Ferrari pojawia się na sali, czy Majewski też robi progres, bo słyszałem, że też Dane zaczęła ostatnio trenować, także teraz wracamy do świata Free Fightów. Okulary? Te gangsterskie? Gangsterskie. Tak, gangsterskie. Ja współpracuję z policją, nie z gangsterami, no nie? Także jak coś, to ja jestem po stronie państwa, a porządku i prawa, a nie po stronie gangsterów, także może założyłem gangsterskie okulary, ale ja się z tym nie utożsamiam. Czyli Ferrari gangster. Ja powiem tak, Ferrari nie chcę go cisnąć, bo po prostu też on u mnie trenuje, tak? To są mocne słowa też, że trenuję, bo nie widziałem, bo był na treningu raz, tam miesiąc czy dwa temu i nie przychodzi na razie. Jeżeli chodzi o friki, no to jest fajna reklama, wszystko jest fajnie, ale po prostu trenowanie frików no nie leży mi w sensie mentalnym, że oni podchodzą do tego, że robią to, bo chcą zarobić pieniądze, bo muszą, ale nie bawi ich to trenowanie. Oni się tym męczą. Ale Daniel ale chyba wręcz inaczej. No właśnie, tylko chcę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o Daniela i Dane, to jestem zadowolony, bo oni podchodzą profesjonalnie. Na zasadzie przychodzą, robią, uczą się, starają się cieszyć tym treningiem, uczyć się jakby, że podchodzą do tego nie, że muszą za karę, robią to, wiadomo, że jest im ciężko, ale starają się tym bawić. I to jest fajne, także ja tu dziękuję Majewskiemu i Dane, że po prostu w taki sposób podchodzą, że są systematyczni, że pracują jak zawodowcy, jak zawodowi sportowcy, chociaż nie są zawodowcami, nie są zawodowymi sportowcami. Więc tutaj ta, jeżeli chodzi o Dane i Majewskiego, to ta współpraca bardzo mi się podoba. Zresztą też są rozmowy, jest komunikacja. Nie ma tego, że ktoś robi co chce i sobie, jeżeli coś robią, to konsultują to ze mną, a nie, że ja się dowiaduję z mediów, co odpierdolił Ferrari albo Naruszka, że kolejny raz wymyślił coś przed walką i 4 dni przed walką się dowiaduje, że u mnie w narożniku jest ktoś inny, więc to po prostu takie rzeczy mnie przerastają. Ale nie chcę się już kłócić, bo powiedzą, że Okliński to się ciągle kłóci, ale powiem tak, wszystko musi być na moich warunkach, a jeżeli nie jest na moich warunkach, to po prostu ja nie chcę w tym pracować, bo to mnie to męczy, no nie? To akurat świetne podsumowanie. Dużo tematów poruszonych. Trenerze, kiedy następna walka kogoś z klubu? Nie wiem, dostaliśmy tutaj kilka propozycji ciekawych bardzo i myślę, że walki będą czy sierpień, czy wrzesień. Ja, tak jak na przykład Michał przegrał walkę, to zrobiłem jakby rok przerwy od UFC i poprawiłem Michała i później wygraliśmy dwie walki. Nieraz jest tak, że bierzemy dużo walk, dużo się dzieje, a nieraz jest potrzebny taki czas, żeby poprawić szczegóły, bo wygrywamy jedną walkę, drugą, trzecią, czwartą, to dostajemy coraz lepsze propozycje, coraz cięższe walki. A nieraz może potrzeba trochę przerwy i po prostu poprawić szczegóły. Czyli po prostu wrócić do treningu, a nie robić okresów przygotowawczych. No właśnie, właśnie. I to jest ważne też. No myślę ogólnie, że ja bym się nie spieszył z tymi walkami. Ja teraz dostałem propozycję, żeby Aleksander Okiński, mój syn, zawalczył już. Zawodową walkę? Nie, walkę półprofesjonalną. Ja powiedziałem, że półprofesjonalną nie, bo on jest juniorem, ma 16 lat, że moglibyśmy zrobić jakąś walkę amatorską, że bez ciosów na ziemi, żeby on się tam wkręcił. No już dostałem jakąś tam propozycję od organizatora jakiejś takiej gali. Ja teraz stawiam, ja bardzo się cieszę z jednego, że strzelam. A dlaczego się cieszę, że strzelam? Kiedyś MMA było moim całym życiem. I ja bardzo emocjonalnie podchodziłem właśnie do MMA na zasadzie, że muszę wygrać, muszę coś zrobić, muszę się udać. Nie zakładałem tego, że może się coś spieprzyć, tylko wszystko bardzo optymistycznie i że się uda. A teraz wiem, że taki jest sport, że jak wygrywasz jedną, drugą, trzecią czy czwartą walkę, to też, że możesz przegrać. Już do tego dorosłem. Ryzyko. Jest ryzyko, jest zabawa. Ale w tej chwili po prostu jadę na walkę,
będą leżeć, będą bici, będą płakać i tak ma być. Jeżeli tak nie jest, ja to przyjmuję na zimno. Na zasadzie, przegraliśmy, trudno. On był lepszy, lepszy przygotowany, nie zajmował się dziećmi, trenował dwa razy dziennie, a nie dwa razy czy trzy razy w tygodniu, nie brał kogoś do narożnika, tylko miał swój team, z którym pracuje. I po prostu później są tego efekty. Jak trenujesz, jak się przygotowujesz, co robisz, to są tego efekty. No nie? Nie można robić czegoś półśrodkami. I to nie jest tak, że wyrzut jakiś tam do kogoś, tylko po prostu jak zrobisz, tak masz. I ja po prostu to akceptuję. Jeżeli ty zrobiłeś jakąś taką pracę, to masz odpowiedź później w wyniku. Ale nieraz też jest szczęście. Nieraz chwila nieuwagi i leżysz, może być najlepszy, no nie? Trenerze, dzięki bardzo serdecznie za wywiad. Życzę powodzenia w pozyskiwaniu, w naprawieniu Forda, w pozyskiwaniu nowych sponsorów i no i widzimy się pewnie, jak się coś będzie więcej działo, to na pewno to przegadamy. Słuchajcie, jeszcze chcę coś powiedzieć. Tak. Garant, profesjonalna broń. Co? Safe.pl, jesteśmy bezpieczni. No i co? Nowy, a nie, to jeszcze był tak. Jest Ford Ranger z Radomia. I teraz może Ford zostanie z nami dzięki firmie, nowa firma Swag Detailing uratuje Forda, w sumie już go wypolerowała, już wyczyszczyła, już jest super, także myślę, że Ford zostanie z nami, zobaczymy, bo w piątek jadę do Forda, więc się okaże wszystko. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną firmę, to jest bardzo mocna Delta, doskonała optyka, znajdę cię nawet w nocy. To mi się bardzo przydaje do polowania. Delta udostępnia mi takie urządzenie, że jadę i widzę dzika w nocy. Noktowizor. Termowizor. Termowizja, noktowizja, lunety, peryskopy, mikroskopy, Delta Optica, doskonała optyka. Trener nie czuje, że rymuje. Dzięki bardzo jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Dziękuję, super was widzieć. Słuchajcie, to jest tylko sport. Jedziemy do przodu, wygrywamy, jesteśmy najlepsi, przede wszystkim skromni. Dzięki bardzo, trzymajcie się.